Stół warsztatowy, stół majsterkowicza, ceny takich mebli potrafią być kosmiczne, a prawda taka, że konstrukcje te są proste i przy odrobinie wyobraźni, materiałów kupionych w najbliższym markecie budowlanym, możemy sobie zbudować sami taki stół. Właśnie przyszła do mnie paczuszka z zestawem 25 wierteł do metalu HSS Pointek firmy Bosch. Pierwsze wrażenia wyglądają na ostre i solidne. Z takich informacji technicznych to na samym szczycie mamy końcówkę samocentrującą, dzięki której łatwo i szybko rozpoczniemy wiercenie, niepotrzebne już są żadne punktaki, wiertło przy starcie nie powinno się ślizgać. Później zobaczymy, jak to jest w praktyce. Żłobienia wierteł pokryte są czarną powłoką tlenkową, dzięki czemu tarcie jest mniejsze i następuje szybsze usuwanie wiórów. Niższe jest też ryzyko złamania dzięki zwiększonej elastyczności otrzymanej w procesie produkcji. Te wszystkie zalety mają duży wpływ również na żywotność wierteł, czyli większą ilość wywierconych otworów. Jak się schodzi u mnie do piwnicy, mam tutaj kawałek niezagospodarowanego miejsca. Po prawej stronie jest piwnica, łazienka, której remont można zobaczyć u mnie na kanale. Po lewej stronie widać w głębi moje studio nagrań. W tym, jakby to nazwać, przedsionku przydałby mi się stół warsztatowy. Na konstrukcję stołu zakupiłem kilka kątowników stalowych 20x20 oraz 30x30 mm, grubość stali 2 mm. Stworzą one w całości mebel razem z płytami OSB o grubości 18 mm. Płyta ma 125 cm szerokości i taka będzie szerokość stołu. Głębokość zrobię 70 cm. Zaznaczyłem ołówkiem linię i przy pomocy prowadnicy równo uciąłem pierwszy blat. Następnie zrobię pod tą płytę konstrukcję z profili stalowych. Podocinałem szlifierką dolne obramowanie i cztery pionowe słupki. Trzeba to teraz połączyć. Zaznaczyłem, gdzie wiercić i wiertłem szóstką wywierciłem otwory pod śruby. Wiertło Pointek bez problemu radziło sobie z 2 mm stalą i przy starcie nie ślizgało się. Co do szybkości wiercenia, trzeba z odpowiednią siłą nacisnąć obrabiany materiał i dobrać prędkość wiercenia. Zależy to też od twardości materiału, jak również średnicy wykonywanego otworu. Kwestia wprawy i doświadczenia. Po wykonaniu otworów skręciłem śrubami kątowniki z dolnego obramowania z pionowymi słupkami. Słupki z tyłu są dłuższe, mają 180 cm, te z przodu 85 cm. Docięta płyta na wymiar pasuje, przeszkadzają jednak śruby, dlatego narożniki ściąłem. No i teraz wchodzi w środek. Ok, położyłem konstrukcję na plecach, bo chcę domontować kółka. Dla wzmocnienia będą również kawałki blach. Takie koło ma obciążenie 70 kg, także przy czterech kołach będą zupełnie wystarczające. Dwa z nich wyposażone są w hamulec, żeby stół mógł nieruchomo stać. Przyłożyłem koło do konstrukcji i zaznaczyłem, gdzie wiercić. 8 mm wiertłem zrobię otwory w blachach. Koło ma być tak zamocowane, aby opierała się na nim konstrukcja z kątowników, a nie tylko sama płyta. Łatwo doszłoby wtedy do wyrwania płyty pod wpływem obciążenia. Wywierciłem otwory w konstrukcji, w blasze. Z drugiej strony też przyłożyłem blachę, ścisnąłem razem i przywierciłem na wylot. Założyłem koło i skręciłem śrubami. Śruby trzeba tak dobrać, żeby nie były za długie i kółko mogło się obracać. W ten sposób zamontowałem wszystkie cztery koła. Sprawdziłem, czy jeździ. Wszystko gra. Do dłuższych kątowników przykręciłem w kilku miejscach płytę OSB. Będą to plecy stołu. Na bok, po prawej stronie, na wymiar dociąłem płytę. Z tyłu nawierciłem wiertłem do metalu. Następnie cieńszym do drewna prostopadle w płycie i połączyłem elementy śrubami. Dzięki nawierceniu płyty śruba nie rozwarstwi OSB. Płytę oczywiście połączyłem również z przednim kątownikiem. Po drugiej stronie w ten sam sposób zamontowałem węższy kawałek, a na górę pójdzie blat i również z OSB.
Przykręciłem go wkrętami do płyt z boku, ale jak widać taki blat jak na stół warsztatowy to niezbyt stabilne rozwiązanie, dlatego wykorzystam przestrzeń na dole i jednocześnie wzmocnię blat. Zrobię ze skrzyni proste szuflady. Nawierciłem w kątownikach otwory i przykręciłem do ścianki. Dociąłem płytę na wysokość i do niej też przykręciłem kątowniki, mają to być prowadnice. I później zamocowałem tą ściankę z płytą na spodzie i z blatem. W ten sposób mam trzy szuflady na jakieś szpargały i wzmocniony blat. Dół mamy, to może jakiś daszek, najlepiej z oświetleniem LED. Mam płytki profil meblowy wysokość 6 mm, także do 18 mm płyty będzie w sam raz. Dobrałem na szerokość 16 mm frez i frezarką wyżłobiłem otwory pod profile. Następnie je dociąłem i wcisnąłem w szczeliny. Dobijałem delikatnie przez drewniany klocek. W środek wkleiłem taśmę LED. Podłączyłem zasilacz i sprawdziłem, czy działa. Założyłem klosz. I na koniec z drugiej strony zamocowałem zasilacz. Po bokach podpórki założyłem i przykręciłem daszek. W rogu zainstalowałem przedłużacz z gniazdkami, włącznik światła. Z tyłu porobiłem elektrykę. I tak prezentuje się mój prosty, mobilny stół z oświetleniem już wyposażony. Płyty powykańczałem kątownikami, raz żeby zabezpieczyć przed drzazgami, dwa dla samego designu. Myślę, że stal ładnie komponuje się z płytą OSB. Pod blatem z resztek płyt zrobiłem kilka półek, na ściance kuwety, uchwyty, wieszaki, na najczęściej używane narzędzia i przechowywanie śrubek i innych drobiazgów. Oprócz pięciu gniazd prądowych mam dwa USB, przydadzą się do ładowania smartfona czy na przykład dalmierza. Pasek LED daje sporo światła, wszystko ładnie widać, stół bez problemów jeździ, a hamulce w kołach działają. Nie mogło zabraknąć oczywiście i madła. Podsumowując, jest to prosta konstrukcja i w zasadzie tania. Mnie cały stół wyniósł niecałe 700 zł bez imadła i tych warsztatowych półeczek. Wiadomo, bez LEDów czy kół byłoby taniej, ale też mniej funkcjonalnie. Minusem może być brak solidnego blatu, ale taki z USB, jak jest tylko dobrze wzmocniony, to daje radę. Poza tym po kilku latach można go tanim kosztem wymienić. No i sam wygląd, myślę, że w całości stół prezentuje się dużo ładniej niż niejedna droższa konstrukcja. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Dzięki za oglądanie, miłego majsterkowania.